Adam postanowił zajrzeć w okolice stacyjki. A cóż to takiego tu dynda? Nie wygląda na dzieło bawarskich inżynierów. No, multimetr nie będzie potrzebna ani kontrolka. Zobaczcie, co to jest. Może wytłumaczę. To jest pętla immobilizera. W tym samochodzie działa to w ten sposób. Jeżeli włożymy kluczyk, ta pętla go czyta, informacja trafia do EWS-u i EWS w porozumieniu z komputerem pozwala uruchomić silnik. Tutaj ktoś sobie zrobił taką małą partyzantkę, no bo jednak kodowanie czy programowanie EWS-u to nie jest rzecz, którą się robi przy pomocy sprzętu za 10 zł, tylko trzeba mieć trochę wiedzy. A w tym samochodzie było kilka silników, które były kupowane z komputerami, z elektroniką. No i się okazuje, że nie da się odpalić tego włożonego silnika. No więc ktoś wpadł na całkiem niezły pomysł, żeby wyjąć płytkę z kluczyka i przyłożyć pasującą płytkę do EWS-u. To działało, tylko że jest jeden problem. Samochód przez cały czas widzi, jakby kluczyk był w stacyjce. A jak kluczyk jest w stacyjce, to centralny zamek nie zadziała. I teraz rozwiązanie. Nie jest takie wcale proste. Ten kluczyk wygląda, jakby się miało ochotę otworzyć, ale to są kluczyki fabrycznie sklejane. Nie da się ich otworzyć. Rozwiązanie jest inne. Trzeba kupić zamiennik. Zamienniki można otwierać. Dociąć grot, a następnie tą płytkę przełożyć. Na szczęście mam kolegę, który ma trochę części do BMW. Skoczę, mam nadzieję, że taki kluczyk będzie miał od ręki. Jak tak, to ten centralny zamek za chwilę będzie działał. Ale przynajmniej nic nie jest ucięte. Można to poskładać. Kluczyk rzeczywiście był dostępny od ręki. Wystarczyło dociąć grot i upchnąć elektroniczną pastylkę w obudowie. I działa. Zamykamy, auto jest zamknięte, zamek nie wraca. Więc składam pętlę, obudowę i temat centralnego zamka uważam za zamknięty.